Przelew wewnętrzny w systemie Go Online Business. W systemie Go Online Business formatki do przelewów wewnętrznych znajdują się w menu Płatności, w dziale Przelewy, w zakładce Wewnętrzne. W formatce Wewnętrzny w PLN mamy do dyspozycji tylko rachunki wprowadzone w walucie PLN. Określamy strony transakcji. Wybieramy obciążany rachunek, czyli ten, z którego będą pobierane środki, a następnie rachunek, na który zostaną przelane środki. Inny niż ten wybrany wcześniej. Wpisujemy kwotę, dodajemy w tytule opis. Po zatwierdzeniu wyświetli się nam podsumowanie. Zapisujemy i wysyłamy. W formatce przelewu wewnętrznego walutowego nie są dostępne płatności złotówkowe, a jedynie walutowe. W sytuacji, gdy nie mamy drugiego rachunku w danej walucie, system informuje, że takiej płatności nie można wykonać. W naszym przypadku dotyczy to rachunku w dolarach. Wybierzmy więc euro. Po wybraniu formatka wskazuje, że są dostępne dwa inne rachunki w tej walucie. W tytule dodajemy opis. Zarówno przy rachunkach w PLN, jak i walutowych możemy również oznaczyć numer referencyjny klienta. Przewalutowanie jest to przekształcenie płatności z jednej waluty na drugą. W tym przypadku mamy do czynienia z rachunkiem w walucie PLN. Wybieramy jedną stronę transakcji, a następnie drugą. W drugiej nie pojawi się już rachunek w PLN, bo został on wybrany wcześniej. Jeżeli jako pierwszy wybierzemy rachunek dolarowy, nie pojawi się on na drugiej liście. Zamieńmy miejscami. Wybierzmy rachunek w dolarach do przewalutowania na PLN. Należy określić, w jakiej walucie zostanie zdefiniowana ta kwota. Załóżmy, że w dolarach. System wskazuje bieżący kurs, według którego liczony jest dolar. Potwierdzamy datę realizacji i wpisujemy opis. Po zatwierdzeniu wyświetla się podsumowanie. Transakcję można zapisać i po autoryzacji wysłać przelew. System zakomunikuje, że zlecenie zostało podpisane i wysłane do realizacji.